Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na naszym briefingu prasowym, sprawach prasowym, sprawach bieżących. Jest ze mną pan wiceminister finansów, pan Jan Sarnowski oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, pan Filip Nowak. Chcieliśmy się odnieść do kilku bieżących spraw istotnych, które dotyczą bieżącego funkcjonowania i wdrażania reformy Polski Ład, reformy podatkowej. O tych kilku ważnych kwestiach chcemy dzisiaj powiedzieć wraz z panem ministrem oraz z panem prezesem w zakresie wdrażania tych rozwiązań podatkowych również w służbie zdrowia. Szanowni Państwo, zacznijmy od tego, że każda duża reforma, a to jest naprawdę duża reforma, zmaga się zawsze z wyzwaniami, które na bieżąco trzeba realizować, które trzeba czasami poprawiać i przy dużych reformach, a reforma podatkowa, o której mówimy, to największa reforma od ponad 20 lat, przy każdej takiej reformie potrzeba jest również reagowania w sytuacji, gdy pojawiają się nowe wyzwania, gdy niektóre elementy reformy nie działają w taki sposób, jak tego byśmy sobie życzyli. Dlatego też, tak jak Państwo wiecie, zgodnie z założeniami reformy Polski Ład obniżamy podatki poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku, poprzez zwiększenie drugiego progu podatkowego, poprzez zmianę zasad, istotnych zasad, jeżeli chodzi o kwestie rozliczania podatków. To powoduje, że beneficjentami tej reformy ma być 18 milionów Polaków. To są osoby, które zyskują na reformie, osoby, które będą miały wyższe pensje poprzez obniżone podatki. To jest serce tej reformy. Wyższe pensje poprzez obniżone podatki, które wprowadziliśmy 1 stycznia. Niestety w niektórych miejscach zdarzyła się taka sytuacja, o czym już wcześniej mówiliśmy, że w sposób nieprawidłowy w stosunku do tego, jakie były zamierzenia reformy, wypłacono niższe wynagrodzenia niż wynika to z obniżonych podatków. Te pensje powinny być wyższe. Dlatego też pan minister Tadeusz Kościński, minister finansów, podpisał rozporządzenie, które obliguje do tego, aby w przyszłym tygodniu zostały wypłacone wszystkie różnice, które wynikają z tego błędu. To znaczy, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się proces wypłacania wszystkich różnic, które wynikają z tego, o czym ostatnio rozmawialiśmy. Krótko mówiąc, każda osoba, która otrzymała wynagrodzenie nie w takiej wysokości, jakiej powinna, a powinna otrzymać wyższe wynagrodzenie, otrzyma w tej chwili dodatkowy przelew, który koryguje tę różnicę. I tak jak mówiliśmy wcześniej, każda osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę i zarabia do 12 800 zł miesięcznie, na tej reformie nie traci. Zyskują na tym natomiast obywatele, emeryci, którzy również pobierają te świadczenia oraz renciści. Kilka rzeczy, o których też chciałem jeszcze powiedzieć w ramach tych rzeczy związanych z realizacją Polskiego Ładu. Przede wszystkim ta korekta, o której przed chwilą powiedzieliśmy, dotycząca rozporządzenia ministra finansów, rozstrzyga jedną bardzo ważną rzecz. Obserwowaliśmy od kilku dni, że wielu pracodawców przedkłada swoim pracownikom takie oświadczenie, które dotyczy rezygnacji z ulgi dla klasy średniej. W wielu przypadkach właśnie podpisanie tego oświadczenia powodowało, że te wynagrodzenia były liczone nie uwzględniając tej ulgi. Dlatego też te przepisy, które zostały przyjęte, powodują, że taka rezygnacja nie będzie skuteczna. My chcemy, żeby te pieniądze były wypłacane regularnie, wyższe pensje były wypłacane co miesiąc, a nie na przykład w rozliczeniu rocznym, bo rezygnacja z ulgi dla klasy średniej powodowała właśnie taki efekt, że pensja zamiast być wyższa co miesiąc, to byłaby nadpłacona dodatkowo przy zwrocie PIT-u po roku. A my chcemy, żeby Polacy otrzymywali takie świadczenia wyższe teraz wraz z wdrożeniem reformy. I dlatego ta korekta powoduje, że taka rezygnacja z ulgi dla klasy średniej nie jest skuteczna, a dzięki temu nikt nie może wymusić takiej rezygnacji w ramach prowadzonych działań kadrowych, księgowych w firmie. To też ułatwi rozliczenie właśnie pensji, wypłacanie wyższych pensji, które wynikają z obniżonych podatków, które wprowadziliśmy. Chciałem też powiedzieć o dwóch rozwiązaniach, które będą wymagały korekt ustawowych, ale na które się zdecydowaliśmy i o których już też wspominał pan premier i pan minister. To znaczy, że dla emerytów, którzy mają świadczenia w wysokości do 12 800 zł miesięcznie brutto, również będzie zastosowany mechanizm, który powoduje, że te świadczenia nie będą mniejsze. Czyli tutaj rozciągamy te przepisy, które są stosowane w przypadku umów o pracę, więc to też chciałbym powiedzieć. Jednocześnie osoby, które otrzymały niższe świadczenia w związku z obowiązującymi przepisami, otrzymają też zwrot, tak jakby ta ulga była stosowana od początku roku. To jest jedna rzecz. I druga rzecz,
Jest specyficzna grupa, która w nieco inny sposób rozlicza się, jeżeli chodzi o podatki. Mają tak zwaną wyższą kwotę, mają wyższe koszty uzyskania przychodu. Jest to grupa nauczycieli akademickich. Również tam potrzebna jest drobna zmiana, która spowoduje, że faktycznie ten efekt do 12 800 zł będzie również w pełni stosowany do tej grupy, ponieważ aktualnie jest tak, że wśród nauczycieli akademickich wynagrodzenie brutto, znaczy wynagrodzenie netto jest wyższe niż w przypadku innych grup zawodowych przy tej samej kwocie brutto. W związku z tym tutaj taka korekta będzie potrzebna, żeby ten sam efekt osiągnąć. Te wszystkie rozwiązania, o których przed chwilą powiedziałem, obniżające podatki, konkretne efekty finansowe przynoszą dla poszczególnych osób i chciałbym też o tych efektach jeszcze raz przypomnieć. Dla przykładu osoba, która zarabia 2200 zł netto na rękę, ta osoba zyska w ciągu roku 1840 zł dodatkowego wynagrodzenia. Osoba, która zarabia 3600 zł otrzyma ponad 500 zł dodatkowego wynagrodzenia w ciągu roku. Tak samo skorzystają na tych rozwiązaniach rodziny poprzez wyższą kwotę wolną od podatku oraz przez inne liczne rozwiązania, które wprowadzaliśmy również w ramach Polskiego Ładu, bo pamiętajmy o tym, że Polski Ład to nie tylko rozwiązania podatkowe, to również rozwiązania związane z rodzinnym kapitałem opiekuńczym, to również rozwiązania związane z Rządowym Funduszem Polski Ład, czyli z tymi wszystkimi dobrymi rozwiązaniami inwestycyjnymi. O tych programach też warto mówić, o nich przypominamy. Natomiast, szanowni państwo, konkludując, chciałbym podkreślić, że nowe rozwiązania powodują, że od przyszłego tygodnia te osoby, które miały w sposób nieprawidłowy naliczone wynagrodzenia, zaczną otrzymywać wyrównania, tak aby ten proces zamknąć w najbliższym czasie i aby każdy beneficjent pozytywnych rozwiązań podatkowych, obniżających w Polsce podatki, zobaczył te korzyści prosto na swoim koncie. Ten proces rozpoczynamy od przyszłego tygodnia. Bardzo proszę, teraz pan minister Sarnowski. Szanowni państwo, od dziś obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zmienia zasady rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Rozporządzenie zostało wczoraj podpisane przez pana ministra Tadeusza Kościńskiego. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczonej na zasadach działających do końca zeszłego roku. Co to oznacza? To oznacza, że wynagrodzenia wypłacane pracownikom na rękę netto nie będą niższe niż w ubiegłym roku, tak długo jak te osoby zarabiają do 12 800 zł brutto. Ze względu na fakt, że i data, i kwoty przelewów zostały określone przez służby finansowo-księgowe wcześniej, to też w styczniu mogą się jeszcze zdarzyć sytuacje, w których niektórzy pracownicy mogą otrzymywać pensję niższą niż ta, która wynika z aktualnie obowiązującego rozporządzenia. Natomiast jeśli pracownik otrzyma taką niższą pensję, niższe wynagrodzenie za styczeń, to wtedy niezwłocznie dostanie również wyrównanie, po prostu kolejnym przelewem. Pracodawcy są zobowiązani do tego, aby ich działy księgowości dokonały takiej właśnie korekty w trybie pilnym. Zapewniamy państwa, że społeczeństwo nie straci na Polskim Ładzie. Zarabiający na umowę o pracę do wysokości 5700 zł na zmianach podatkowych zyskają. Natomiast do wysokości 12 800 zł zmian wysokości opodatkowania i oskładkowania nie będzie. Dzięki tej zmianie przeprowadzonej rozporządzeniem również nie będzie tutaj wyższego obciążenia na etapie zaliczek miesięcznych na podatek. Chciałbym państwa gorąco zachęcić do obserwowania strony Ministerstwa Finansów, ponieważ materiały informacyjne dotyczące zastosowania rozporządzenia w praktyce oraz dotyczące zastosowania korekt rozliczeń już dokonanych albo już zleconych przelewów pojawią się na stronie Ministerstwa Finansów jeszcze dzisiaj i jutro, tak żeby służby finansowo-księgowe, które będą dokonywać ewentualnych zwrotów niedopłat albo które będą już wypłacać nowe pensje, te pensje wypłacane w przyszłym i w kolejnych tygodniach, żeby miały bardzo szybki dostęp do całości wiedzy, również i do praktycznych aspektów zastosowania nowych przepisów. Co ważne, od najbliższego wtorku urzędy skarbowe w całej Polsce będą pracowały dłużej. Dyżury dotyczące Polskiego Ładu będą trwały codziennie w godzinach od 8 do 19. Także zapraszam.
zapraszamy zarówno online'owo na strony Ministerstwa Finansów, jak również osobiście, fizycznie do urzędów skarbowych, tak żeby zasięgnąć po prostu informacji u źródła. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pana Filipa Nowaka. Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem, ale poza tymi związanymi z finansowaniem świadczeń, zadaniami, realizuje wiele różnych innych zadań. Tym razem chcemy wykorzystać nasze możliwości komunikacyjne z placówkami medycznymi, żeby zapoznać placówki medyczne, ale także pracowników, którzy są tam zatrudnieni, z rozporządzeniem, które pan minister przed chwilą omówił. Obecnie w dniu dzisiejszym wysłaliśmy 30 tysięcy komunikatów, czyli do 30 tysięcy podmiotów trafiła informacja wyjaśniająca funkcjonowanie nowego rozporządzenia, a także prośba o to, żeby postępować zgodnie z literą prawa w tym wypadku. Chodzi o to, żeby w poniedziałek, naliczając wynagrodzenia, naliczać je już w sposób prawidłowy, a także żeby poinformować pracowników, jak będzie wyglądała sytuacja związana z wysokością wynagrodzeń. Nie ograniczyliśmy się wyłącznie do wysłania komunikatu za pośrednictwem naszych tutaj możliwości komunikowania się, ale także 200 pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia będzie starało się skontaktować telefonicznie z podmiotami medycznymi po to, żeby zwrócić uwagę na znaczenie komunikatu, który trafił do Państwa. W związku z tym bardzo proszę, żeby nie być zaskoczonym, jeżeli będzie się próbował z Państwem porozumieć ktoś z Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest tylko po to, żeby nie tracić czasu i realizować zapisy rozporządzenia ministra finansów jak najszybciej, już teraz. Oczywiście służymy jak zawsze pomocą i będziemy wspierać te działania, które zostały podjęte. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze jeden temat ze spraw bieżących, kwestie związane z działaniami polskiego rządu w zakresie zwalczania inflacji. Tak jak Państwo wiecie, pan premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w przyszłym tygodniu zostaną przedstawione kolejne rozwiązania dotyczące walki ze skutkami inflacji. Jednym z takich rozwiązań, które zostanie zaproponowane, będzie między innymi obniżenie stawki VAT z 23 do 8%, jeżeli chodzi o paliwa. To znaczy, że od 1 lutego można byłoby się spodziewać obniżki cen benzyny na stacjach benzynowych mniej więcej o około 70 groszy, a jeżeli chodzi o gaz około 40 groszy. To jest kolejny ważny element działań polskiego rządu w zakresie po pierwsze obniżania podatków, ale z drugiej strony również działań polskiego rządu, jeżeli chodzi o walki z inflacją. To nie będzie oczywiście jedyne działanie, które dodatkowo będzie podjęte. We wtorek pan premier Mateusz Morawiecki też wskaże inne działania, które planujemy jako rząd przyjąć, aby ograniczyć skutki inflacji. Ale szanowni Państwo, z inflacją jest jak z chorobą. To znaczy, że oczywiście można łagodzić objawy tej choroby, ale przede wszystkim trzeba znaleźć powody, z jakiego powodu ta choroba występuje. A tymi powodami są dwie rzeczy. Z jednej strony jest to szantaż gazowy Rosji, a z drugiej strony jest to polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Dlatego też tak bardzo ważne jest to, aby przyczyny tej choroby inflacyjnej były zniwelowane, a przyczynami właśnie są te dwie rzeczy, o których mówiliśmy, więc jeszcze raz podkreślę, że Polska będzie podejmowała działania, polski rząd, aby przede wszystkim doszło do reformy handlu emisjami dwutlenku węgla, bo to jest jeden z elementów, który powoduje, czyli polityka klimatyczna Unii Europejskiej, wyższe ceny energii, ale z drugiej strony, aby faktycznie podejmować solidarne działania w ramach Unii Europejskiej wobec Rosji, jeżeli chodzi o szantaż gazowy i ceny gazu, które w tej chwili próbuje wymusić Rosja, która niestety skutecznie również manipuluje cenami energii w całej Europie. Szanowni Państwo, to tyle z naszej strony. Teraz przejdziemy do pytań. Bardzo proszę. Dzień dobry panom. Jan Piotrowski, TVN24. Kłaniam się. Chciałbym zapytać o rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, bo nasza redakcja, ale też wiem, że inne redakcje dostają coraz więcej zgłoszeń od, głównie mam, bo to jest 90% ponad w tej półmilionowej grupie ludzi, którzy samotnie wychowują dzieci. Mogli się rozliczać z dzieckiem, teraz już nie mogą. Wiem, że bardzo wiele osób będzie stratnych z tego powodu. Dostajemy sygnały od widzów, widzek, że będą traciły od
od 1000 do nawet znacznie większych pieniędzy miesięcznie. Ulga 1500 wiem, że jest, ale jest niewystarczająca ich zdaniem. Czy coś tutaj będzie w tej kwestii zmienione? I korzystając też z obecności pana prezesa, od razu pozwolę sobie zadać drugie pytanie w innej kwestii. Wiem, że zmieniła się wycena testów PCR od 1 stycznia. Czy w związku z tym nie obawia się pan, że w związku z nadchodzącą piątą falą będzie to prowadziło do zatkania się systemu, bo już teraz słychać głosy, że prawdopodobnie wiele punktów będzie rezygnowało z prowadzenia takich testów i może być to utrudnienie. Dziękuję. To zacznijmy od drugiego pytania. Bardzo proszę pana prezesa. Szanowni państwo, faktycznie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiła nową wycenę testów PCR. One zostały wprowadzone z nowym rokiem. Zostały oszacowane te koszty na podstawie faktycznych nośników kosztów, które zostały bardzo dokładnie przeanalizowane przez wyspecjalizowaną i dedykowaną temu właśnie zadaniu agencję. Nie wydaje mi się, żeby tam mogło to zagrozić realizacji tych świadczeń. Dzisiaj mamy już kolejny dzień stycznia i nie wygląda na to, żeby było jakieś zagrożenie dla płynności realizacji świadczeń. Dziękuję. Bardzo i bardzo proszę pan minister Sarnowski. Szanowni państwo, wspólne rozliczenie samotnego rodzica z wychowywanym przez niego dzieckiem nie zostało zlikwidowane, tylko zostało zastąpione ulgą dla samotnych rodziców. Ulgą pomniejszającą wysokość podatku do zapłaty na koniec roku o 1500 zł. Jest to zmiana korzystna dla większości samotnych rodziców. Według danych z poprzedniego roku średnia korzyść osiągana przez samotnego rodzica ze wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym przez niego dzieckiem wynosiła około 1100 zł. Zastępując wspólne rozliczenie po prostu zwykłym odliczeniem od podatków, wprowadziliśmy rozwiązanie prostsze, nie wiążące się z koniecznością dokonywania skomplikowanych obliczeń, a jednocześnie korzystne dla znacznej większości osób, które dotychczas z tego rozwiązania korzystały, bo też ten pułap został ustawiony wyżej niż ten średni poziom uzysku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Karol Darmaros, Polskie Radio. Ja chciałbym zapytać o kwestię ambasadora w Czechach. Czy znany jest już kandydat na nowego ambasadora? Jeśli tak, to kto nim jest? Jak ta sytuacja przekłada się na negocjacje wokół kopalni w Turowie? Kiedy możemy się spodziewać kolejnych rozmów? Czy w najbliższych tygodniach jest szansa na to, że sprawa zostanie zamknięta? I jeszcze drugie pytanie o kwestię Polskiego Ładu. Czy zostanie wprowadzony, nie wiem, jakiś komitet monitorujący te wprowadzone rozwiązania, bo jak widzimy, trochę problemów się spiętrzyło wokół tej reformy i czy jakieś konsekwencje personalne w ramach rządu na przykład zostaną wyciągnięte? Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o ambasadora w Republice Czeskiej, to w tej chwili, tak jak państwo wiecie, pan premier rozpoczął procedurę w zakresie odwołania pana ambasadora, natomiast siłą rzeczy od razu nowej kandydatury nie ma, bo to jest był nowy ambasador. Natomiast chcę podkreślić, że wszelkie działania dotyczące negocjacji ze stroną czeską były też realizowane bezpośrednio przez rząd. Ambasada oczywiście w Pradze wspomagała te działania, natomiast one nie miały kluczowego charakteru, więc jeżeli chodzi o to nie jest to przyczyna, dla której miałoby się coś gorszego zadziać, jeżeli chodzi o dalsze negocjacje. One są trudne, bo w tej chwili, tak jak państwo wiecie, dopiero co został powołany nowy rząd w Republice Czeskiej. W związku z tym też zainteresowanie tym tematem ze strony czeskiej na razie nie jest na najwyższym poziomie. Natomiast liczymy i cały czas nasza oferta jest na stole, żeby do takiego porozumienia doszło. Natomiast jeżeli chodzi, panie redaktorze, o kwestie związane zdrażanie Polskiego Ładu. Oczywiście taki zespół na bieżąco funkcjonuje dotyczący wdrażania reformy, stąd też te szybkie decyzje dotyczące zmian prawnych. Jeżeli jest taka potrzeba, od razu to robimy. Tak jak państwo widzicie, jest z nami dzisiaj też prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli z innego resortu, ale właśnie dlatego, że identyfikujemy wszędzie tam, gdzie identyfikujemy jakiekolwiek wyzwania lub możliwe problemy, to od razu chcemy reagować tak, aby te rzeczy poprawiać. I mogę powiedzieć tylko wprost, że na początku lutego jestem przekonany, że tych problemów już nie będzie widać, ponieważ każdy, kto miał otrzymywać w ramach tej reformy wyższe pensje, a jest to 18 milionów Polaków, będzie otrzymywał już dokładnie w taki sposób, jaki był zamierzony reformą. My nie możemy sobie pozwolić na to,
aby w dobie inflacji, aby w dobie kryzysu gospodarczego wycofać się z reformy Polski Ład, ponieważ ta reforma zapewnia wzrost wynagrodzenia dla 18 milionów osób. To są środki finansowe, które czasami właśnie w wysokości od 1500 do nawet 2,5 tysiąca złotych rocznie wspomogą budżety polskich rodzin. I to jest dobra informacja i ta reforma będzie zrealizowana i pomoże też przejść przez ten trudny okres związany z wyzwaniami inflacyjnymi. I choć one mają w dużej mierze zewnętrzne przyczyny, to my musimy jako rząd reagować na to, aby pomóc polskim rodzinom. Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Patrycja Ciesielska, Polsat Wydarzenia. Panie ministrze, jak odniesie się pan do właśnie wątpliwości Krajowej Izby Biur Rachunkowych w sprawie rozporządzenia, które Krajowa Izba Biur Rachunkowych uznała za niewykonalne, prowadzenie właśnie dwóch list płac w starym systemie oraz w nowym systemie? Może ja odpowiem, pani redaktor, bo to myślę, że to trzeba sobie odpowiedzieć nieco inaczej na to pytanie. To znaczy, że my w sytuacji, gdy wprowadzamy dobre rozwiązania dla Polaków, obniżając podatki, zostawiając w portfelach 17 miliardów złotych, musimy zrobić wszystko, aby te środki finansowe wpłynęły na konta Polaków. Oczywiście będzie wymagało to pewnego trudu od każdej ze stron. Ja chciałem w tym miejscu podziękować tym wszystkim księgowym, kadrowym, którzy faktycznie mają na sobie ten trud wdrażania reformy, dużej reformy, ale dobrej reformy dla Polaków. I to jest tak naprawdę w tej chwili kluczowe wyzwanie. Jestem przekonany, że po tym 2-3-tygodniowym, trudniejszym okresie, już od początku lutego będziemy w dużo lepszej sytuacji. Też wdrażanie zmian po prostu zawsze wiąże się z pytaniami, z pewnymi wątpliwościami. My na bieżąco chcemy je wyjaśniać. Tak jak przed chwilą powiedział pan minister Sarnowski, też urzędy skarbowe będą czynne dużo dłużej. Będą tam konsultanci, którzy będą to wyjaśniać, pomagać. Nie będziemy szczędzić sił i środków do tego, aby pomóc we wdrożeniu tych dobrych zmian i żeby pensje Polaków były wyższe, bo te rozwiązania, które zaproponowaliśmy, właśnie gwarantują wyższe pensje dla Polaków. Bardzo proszę, panie redaktorze, ale ostatnie pytanie, bo to już taki bonus. To korzystając, panie ministrze, że się spotykamy już w sobotę po południu, chciałbym zapytać o to, czy rząd, czy większość sejmowa poprze projekt komisji śledczej w związku z inwigilacją Pegasusem, czy pomysł Pawła Kukiza od komisji od 2007 roku byłby przez państwa poparty? I druga kwestia, czy małopolska kurator oświaty powinna zostać zdymisjonowana, czy zostanie zdymisjonowana? Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, co do drugiej kwestii, nie znam decyzji personalnej w tym zakresie, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć. Na razie taka decyzja nie zapadła, nie wiem, czy zapadnie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z komisją, to ja oczywiście doceniam dobrą wolę ze strony Pawła Kukiza, ale niestety nie wierzę w to, że w obecnych warunkach parlamentarnych, w takiej bardzo mocnej polaryzacji, w sytuacji, gdy niestety jakość debaty parlamentarnej w ostatnich latach mocno się obniżyła, że ta komisja byłaby takim ciałem, które byłoby w stanie wyjaśnić jakiekolwiek wątpliwości. Raczej byłaby takim teatrem politycznym i w związku z tym po prostu takiej komisji w takich warunkach popierać nie będziemy. Dziękuję państwu za udział w konferencji. I szanowni państwo, w najbliższym czasie też na bieżąco będziemy komunikować się w sprawach wdrażania reformy, wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Jesteśmy też otwarci na wszelkie pytania. Jeżeli będziemy w stanie pomóc, to oczywiście zapraszam do kontaktu.